Dobra, Szymek. Muszę ci wytłumaczyć jak to podpiąć do światełka. Zacznijmy od tego, że założyłem sobie za lusterko, prawda? Podpiąłem kabelki, ale żeby podpiąć kabelki to przeciągnęłem. Tam mam taki otworek fajny śmieszny. No nie wiem czy to będzie widać, ale A, nie będzie widać. Ale w każdym razie tu jest taki malutki ząbeczek i tędy przesunąłem sobie kabelki, czyli <laughs> yy, zasilający tutaj jest ucięty. Zaraz ci wytłumaczę jak to zrobić. Yy, a drugi puściłem przez podsufitkę i tam sobie już puszczę na tył. To, yy, o tym teraz nie będę mówił, ale wytłumaczę ci jak tutaj zlutować, bo nie możesz tego połączyć. Tu masz wiadomo, ten y, y, masz cały buzer, który się wciska pod zapalniczkę, więc nie wystarczy uciąć kabel i zlutować go, y, bo musisz mieć to sprawdzić, y, który jest plusowy, który minusowy. Przeważnie plusowy jest czerwony, minusowy jest czarny. I tutaj tak samo jest. Czarno-czerwony jest minusowy, wiadomo to do masy, a czerwony idzie do plusa. I teraz. Y, to urządzenie nie jest na 12V, tylko na 3. I to, co tu jest, wkładasz do zapalniczki, to jest właśnie zmniejszać napięcia. Więc sam tego chyba nie zrobisz, ale spróbuję ci to wytłumaczyć o co chodzi. Czyli rozwalasz to. Tu jest ten cały buzer. Rozlutowałem to. Ten cały buzer, który plusowy, to jest ten bolec, który. Dociskasz do zapalniczki, a po jednej i drugiej stronie są te blaszki, takie boczne, prawda? I teraz jest taki myk, że te blaszki musisz zewrzeć, bo jeżeli nie zewrzesz, takim drucikiem, widzisz, jeżeli nie zewrzesz, to są minusowe. Te blaszki dwie to są minusowe, a ten bolesny to jest plusowy. Więc, więc to wszystko musisz zlutować do światełka, które wychodzi tutaj czyli czerwony do czerwonego, czarny do czarnego, czyli do tych bocznych, prawda? A zwierasz dlaczego, że ja sobie zlutowałem tylko do jednego, bo myślałem, że to jest zwarte. No i nie zadziałało. Dopiero musiałem kabelkiem zlutować te dwie strony, tak jak są te blaszki zlutowane, które odlutowałem. I po drugiej stronie masz tak samo plus i minus, ale pomniejszone napięcie. Gdzie to jest? O, światełko? Nie widać. Kurde. Czekaj. Jest to napięcie. A, popatrz, się, no widzisz? Nie widać. Napięcie pomniejszone, więc z tamtej kabelki wylutowałem. Obcięty kabelek odizolowujesz. Czerwony to jest plus, niebieski to jest minus. Na płytce widać V plus, V minus. Więc tutaj nie ma problemu. I to jest wszystko, tylko że jeszcze...